Więc mam Dzień dobry, kochani. Witam Was z mojego urlopu. Tak, mam urlop. Wiem, że listopad może wydawać się najmniej urlopowym i wakacyjnym miesiącem w całym roku. Trochę się z tym zgadzam, ale nie do końca, bo okazało się, że urlop w listopadzie też może być super. A przede wszystkim smakuje leżeniem pod kocem, piciem herbaty z malinami i czytaniem. Tak, udało mi się trochę przełamać mój kryzys czytelniczy, na który narzekałam Wam już od wielu, wielu miesięcy i który był moją udręką i nie ukrywam, trochę spędzał mi sen z powiek. Natomiast trochę udało mi się już ten problem przełamać i zaczęłam czytać więcej. Nie jakoś bardzo dużo, o czym przekonacie się w czytelniczym podsumowaniu października, które nagram na pewno, ale jednak coś się ruszyło w temacie, więc jestem pełna pozytywnych emocji. Ostatnio byłam na targach czytelniczych, na targach książki, po prostu na targach książki w Krakowie. Byłam tam służbowo, ale to oczywiście nie zmienia faktu, że przywiozłam sobie sporo książek i chętnie Wam je pokażę. Oprócz tego zrobiłam zamówienie w księgarni internetowej czytam.pl i tam też troszeczkę zamówiłam. Chętnie pokażę Wam, co takiego ciekawego wpadło mi w oko. Jest bardzo dużo literatury pięknej, właściwie większość literatury pięknej, literatury faktu czy reportaży mam dość niewiele niestety, ale no może tak musiało być. Zapraszam Was serdecznie, żebyście zobaczyli moje zakupy. Zacznę może od mojego zamówienia z księgarni czytam.pl. Zamówiłam mój rok relaksu i odpoczynku wydawnictwa Pauza, autorstwa Otesy Moszwaj. Mam nadzieję, że mniej więcej chociaż w ten sposób czyta się to nazwisko. Tę książkę polecała u siebie Ola z Bookstobą i niezwykle mnie zainteresowała, bo fabuła brzmi całkiem ciekawie. Otóż młoda, zamożna kobieta decyduje się, że na rok daje sobie urlop od rzeczywistości, trochę tak jak ja teraz. Przez rok będzie odpoczywała, daje sobie zupełny urlop od rzeczywistości, daje sobie wakacje od życia, od obowiązków i od całego otaczającego ją świata. Brzmi jak marzenie wielu z nas, ale też brzmi jak początek depresji. Bardzo, bardzo mnie ciekawi ta powieść. Ja wydawnictwo Pauza uwielbiam, mam ich właściwie wszystkie książki i z małymi wyjątkami nigdy się na ich propozycjach nie zawodzę. Poza tym, no przyznajcie sami, że okładka jest naprawdę przepiękna. Jestem ciekawa. Myślę, że to jest książka, po którą na pewno sięgnę w listopadzie. Zdecydowałam się również na Zygmunta Miłoszewskiego i Jak zawsze. To jest powieść sprzed już chyba kilku lat. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast jest to pierwsza powieść quasi-obyczajowa właśnie tego autora. Ja Zygmunta Miłoszewskiego absolutnie uwielbiam, bo czytałam jego trylogię kryminalną. I tak jak ja zwykle z kryminałami mam tak, że czytam je raz i potem o nich zapominam. I tak naprawdę nie przykładam zbyt wielkiej wagi do kryminałów. To znaczy mają mnie zabawić i dać rozrywkę na dwa, góra trzy dni, a później gdzieś tam odchodzą w niebyt. Tak, trylogia Zygmunta Miłoszewskiego i Szacki, prokurator Szacki jest ze mną, znaczy w mojej głowie trochę, przez te kilka lat, odkąd te książki przeczytałam. To są bardzo dobre kryminały z tłem obyczajowym, mnie się czytało bardzo dobrze i mam takie poczucie, że to są najlepsze polskie kryminały, jakie czytałam w ogóle w życiu. Dlatego stwierdziłam, że dam szansę powieści Jak zawsze, ponieważ pióro tego autora bardzo mi się podobało i troszeczkę za nim tęsknię. Przyznaję, żałuję, że Zygmunt Miłoszewski nie pisze już kryminałów, bo na pewno czytałabym absolutnie każdy. Natomiast sprawdźmy, jak będzie z Jak zawsze. Może będzie jak zawsze, a może będzie dobrze. Przekonamy się, dam Wam na pewno znać. Wydawca informuje nas, że jest to komedia ironiczno-romantyczna. Nie ma chyba słów, które mogłyby zniechęcić mnie bardziej, ale wierzę nazwisku autora na okładce, wierzę, że może być to coś ciekawego. Wiem, że jest to o parze w takim podeszłym wieku, która ma szansę przeżyć swoje życie raz jeszcze, więc sama fabuła brzmi super ciekawie. Mam nadzieję, że nie będzie to taka strasznie skrzecząca i kukurydziana komedyjka, bo jeżeli tak, to zawód będzie srogi, natomiast mam nadzieję, że Miłoszewski napisał coś dobrego jak zawsze. Płynąc do domu Debry Levy, to druga książka tej autorki, którą mam w domu. Pierwszą powieścią było Gorące mleko i opowiadałam Wam o niej na pewno nie raz. To jest jedna z najlepszych powieści, jaką czytałam w zeszłym roku, albo jeszcze w tym.
na pewno na przełomie, więc kiedy tylko dowiedziałam się, że wydawnictwo Znak wydaje kolejną propozycję Debrelewi, byłam pewna, że muszę po nią sięgnąć. Trochę jestem rozczarowana, że wydawnictwo zdecydowało się na miękką oprawę. Pierwsza książka tej autorki wydana została w twardej oprawie i rozumiem oczywiście koszty wydania, natomiast wyglądałoby to znacznie lepiej, lepiej prezentowałoby się na półce, gdyby obydwie książki były właśnie w twardej oprawie. Debrelewi znowu pisze o wakacjach, znowu pisze o gorącym miejscu, w którym wszystko powinno być lepsze, a jednak niekoniecznie takim się okazuje. Dokładnie tak było w Gorącym mleku. Zobaczymy. Ja tę autorkę bardzo lubię, uważam, że ona pisze bardzo dobrze. Troszeczkę mam poczucie, że pierwsza jej powieść przeszła w Polsce bez echa, więc może ta propozycja, czyli Płynąc do domu, okaże się dla autorki szczęśliwszą w Polsce. Widziałam, że jeżeli chodzi o topkę Empiku, to radzi sobie całkiem dobrze, więc mam nadzieję, że zostanie doceniona, ale też mam nadzieję, że będzie równie dobra jak pierwsza książka tej autorki, którą miałam okazję przeczytać. Zamówiłam również Elizabeth Strout, powieść Olive powraca. To druga część powieści Olive Kitteridge. Ja przyznam szczerze, Olive Kitteridge jeszcze nie przeczytałam, ale jest tak, że mam wszystkie książki Elizabeth Strout u siebie w domu, muszę je mieć na półce. To jest bardzo moja pisarka, bardzo moja autorka, to jest taka proza, jaką ja lubię najbardziej. Powolna, niespieszna, bardzo detaliczna, stawiająca nacisk na to, co dla mnie w prozie jest najważniejsze, czyli na człowieka, na bohatera, na emocje, ale też na środowisko, w którym dojrzewa. Jest to druga część powieści o Olive Kitteridge, o dosyć takiej ekscentrycznej kobiecie, w dość zaawansowanym wieku. Pamiętam, że zaczęłam Olive i nie dokończyłam. Mam takie postanowienie na listopad, że przeczytam Olive i wtedy będę mogła przeczytać drugą część właśnie jej historii, ponieważ mam teraz taki dosyć dobry czas czytelniczy, mam nadzieję, że te wszystkie plany na listopad, jakie czynię, będą mogły być zrealizowane. Oczywiście na półce nowych książek nie mogło zabraknąć najnowszego Małeckiego, czyli Horyzont. Nie mam bladego pojęcia, o czym to jest, nawet nie sprawdzałam, nieistotne. Ja Jakuba Małeckiego czytam pasjami, czytam wszystkie jego powieści, jestem jego fanką. Jak już wspominałam w jednym z filmów, ja dostrzegam wady jego prozy, dostrzegam, że jest ona troszkę wtórna wobec wszystkich innych jego pozycji, ale wciąż ona jest w stanie mnie zaczarować, jest w stanie mnie zaangażować. Przywiązuje się do bohaterów, co naprawdę nie zdarza mi się często, bo zwykle pozostaje wobec nich jednak dość zdystansowana, a Małecki pisze takich bohaterów, do których naprawdę łatwo się przywiązać. Dlatego jak tylko zobaczyłam, jest nowy Horyzont, ok, biorę. Także myślę, że to też niedługo, całkiem niedługo będzie przeze mnie czytane i to, mam nadzieję, nie jest czcza obietnica. Ostatnia książka, którą zamówiłam w księgarni czytam.pl, to Znikanie Izabeli Morskiej. Nie mogłam sobie odmówić tej książki, dlatego że Izabela Morska to tak naprawdę Izabela Filipiak, a Izabelę Filipiak znam i uwielbiam, ponieważ czytałam jej Absolutną amnezję. To była moja lektura na studiach i właśnie wtedy zetknęłam się z literaturą menstruacyjną i z tak bardzo kobiecą literaturą, jaką pisze właśnie Izabela Morska teraz, a wtedy Filipiak. Absolutna amnezja jest w pierwszej dziesiątce książek, które zrobiły na mnie największe wrażenie i na pewno jest w pierwszej dziesiątce książek, które miały wpływ na mnie jako na osobę, nie tylko jako na czytelnika. Dlatego kiedy zobaczyłam, że autorka powraca, musiałam ją mieć. Bardzo cieszę się, że wydawnictwo Znak zdecydowało się wydać ją w tak atrakcyjnej formie. Jest tutaj trochę autobiografii, jest tutaj trochę takiego reportażu interwencyjnego, jak pisze wydawnictwo, ale przede wszystkim ciekawi mnie, jak zmieniła się autorka, jak jej styl przez te lata uległ zmianie, dlatego że ja Absolutną amnezję czytałam kilka lat temu, ale ona powstała, z tego co pamiętam, w latach 90. i na pewno była jedną z takich bardziej eksperymentalnych powieści wówczas, więc kurczę, jestem naprawdę niezwykle ciekawa, to jest całkiem pokaźne tomiszcze, aż prosi się, żeby się z nią zaszyć w listopadowy wieczór. Okej, teraz przejdę do książek, które przywiozłam z krakowskich targów książki. Wiozłam je naprawdę długo, dlatego że aż z Krakowa do Poznania, ale było warto. Wszystkie te pozycje naprawdę chciałabym przeczytać wkrótce, chociaż może nie wszystkie, dlatego że jedną z nich jest olbrzymi zbiór wierszy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, wydawnictwa Pruszyński. Ja bardzo lubię te ich zbiory. Mam Baczyńskiego właśnie w tym zbiorze i teraz mam Pawlikowską Jasnorzewską.
Drzewsko, nazywa się to Złote Myśli Kobiety, poezje zebrane. Ja mam już jeden tomik tej poetki, natomiast jest on znacznie cięższy, bo jest to, są to poezje wybrane, a tutaj mam wszystkie jej utwory i to mnie naprawdę bardzo cieszy. Ja ogromnie lubię poezję i często zdarza mi się czytać wiersze, kiedy literatura piękna, czy w ogóle proza wydaje się nie do przejścia, wtedy czasami wiersze potrafią przemówić do mnie bardziej, dlatego cieszę się, że mogę te wiersze Pawlikowskiej Jasnorzewskiej mieć u siebie na półce i wracać do nich w razie konieczności, potrzeby i wielkiej namiętności, która raz na jakiś czas rodzi się we mnie, jeśli chodzi o poezję właśnie. Zdecydowałam się również na Kotkę i Generała Nino Hartiszwili i wiecie, że ja czytałam Ósme życie, pierwszy tom Ósmego życia właśnie tej autorki i podobał mi się niezwykle i byłam bardzo podekscytowana, żeby przeczytać drugi tom, ale jak zwykle dzieje się właśnie z takimi postanowieniami i przemyśleniami, nigdy do tego nie doszło, ja drugiego tomu jeszcze nie przeczytałam, aczkolwiek tak, zaciskam kciuki i mówię, że przeczytam na pewno. Natomiast Kotka i Generał również na mojej półce się znalazł. Czy to dobrze? Nie wiem, bo słyszałam trochę krytycznych opinii i że nie jest to drugie Ósme życie. Wydaje mi się, że to trochę naturalne, że kiedy pierwsza książka wydana, debiut bądź pierwsza książka autora wydana w danym kraju jest naprawdę dobra, no to druga nie uniknie takich naturalnych porównań, które czasami mogą książce wyjść na szkodę tak naprawdę. Zobaczymy. Wiem, że to powieść, którą wiele osób podsumowało jako trochę stratę czasu. Będę jednak trzymała kciuki, żeby Nino Haratyszwili utrzymała poziom z Ósmego życia i żeby zrobiła coś równie dobrego. Zobaczymy. Z targów książki w Krakowie przywiozłam sobie jeszcze jeden zbiór poezji. Znowu pragnę ciemnej miłości. Wybór wierszy i wstęp Joanny Lech. Jakkolwiek nie brzmiałoby to wystarczająco sexy, to jest po prostu zbiór wierszy o miłości. Zbiór wierszy poetów współczesnych i takich, których możemy już nazwać w tym momencie klasykami polskiej poezji, jak na przykład Świerszczyńska. Jest to tomik o tyle niezwykły, że tutaj kluczowym jest właśnie wybór, którego dokonała Joanna Lech. Są to też jej własne wiersze o miłości. Bardzo podoba mi się to połączenie poezji współczesnej z poezją XX wieku. Cieszę się, że będę mogła i ten zbiór wierszy dodać do swojej kolekcji poezji. Nie mam takich zbiorków zbyt wiele, ale cieszę się, że ten właśnie na moją półkę trafił. W ramach Nonfiction November Wakacje w III Rzeszy, Narodziny faszyzmu oczami zwykłych ludzi, to również pozycja z Pruszyńskiego, która bardzo mnie interesuje, bo sam zamysł na tę książkę jest niezwykle ciekawy. Autorka Julia Boyd z listów, pamiętników i prywatnych zapisków zwykłych, szarych obywateli kreśli nam 1918 rok i to, co po nim, czyli narodziny faszyzmu w Niemczech właśnie. To bardzo ciekawa perspektywa w ogóle, bo jeżeli słyszycie jakieś pazurki, a myślę, że słyszycie od dłuższego czasu, to jest to pies i kot, więc musicie mi to wybaczyć. No niestety nie zwiążę ich na czas nagrywania, chociaż proszę mi wierzyć, bardzo bym chciała. To jest bardzo ciekawa perspektywa, bo najczęściej III Rzeszę, faszyzm i w ogóle wszystkie zbrojne ruszenia oceniamy z perspektywy armii i z perspektywy państwa, a nie z perspektywy obywateli, zwykłych, szarych ludzi i tego, jak oni odbierali narodziny tego totalitaryzmu. Jestem bardzo ciekawa tej książki. Może akurat Nonfiction November pomoże mi trochę zmierzyć się z tą dość pokaźną pozycją. Pocałunki składane na chlebie Alumendy Grandes to książka, na którą czaiłam się już naprawdę bardzo długo i słyszałam o niej niezwykle pozytywne słowa, takie, które sprawiały, że zaczęłam myśleć, to powieść dla mnie. To powieść hiszpańskiej autorki, podobno w Hiszpanii niezwykle znanej, o życiu w określonej małej, wytyczonej tutaj dzielnicy, o życiu ludzi po prostu, to znaczy bierzemy pod lupę dzielnice, wszystkie małe mieszkanka, które się w tej dzielnicy znajdują, a przez to też wszystkie małe historie, małe tragedie i małe rozpacze, czyli znowu to, co lubię najbardziej, czyli codzienne życie zwykłych, szarych ludzi wzięte pod mikroskop i badane poprzez emocje, uczucia, wspomnienia i historie po prostu. To jest powieść podobno doskonała. Myślę, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że
jest to po prostu prawda, dlatego że tę powieść wydała Sonia Draga, a Sonia Draga potrafi wydawać powieści po prostu niesamowite. Właśnie autorów z państw nie tak oczywistych, jak na przykład Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Tutaj mamy pisarkę z Hiszpanii i to tym bardziej sprawia, że mam ochotę przeczytać tę powieść, bo ja Hiszpanię w sercu noszę od dawna. Bardzo lubię hiszpański temperament, w ogóle południowy i ten sposób postrzegania rzeczywistości i świata. Nie wiem dlaczego, ale jak czytałam na czwartej stronie opis tej książki, to troszeczkę skojarzyła mi się Elena Ferrante i to, w jaki sposób ona w swojej tetralogii opisuje rodzinę i opisuje w ogóle taki mały mikroklimat dzielnicy. Oczywiście to inne państwo, ale wciąż myślę, że ten sam południowy sznyt. Zobaczymy, dam Wam znać. Jeśli mowa o autorkach z krajów trochę mniej typowych i trochę mniej oklepanych na naszych półkach, to koniecznie muszę pokazać Wam zbiór opowiadań, to znaczy zbiór opowiadania wszystkie Clarice Lispector. To pisarka brazylijska, ponoć w Brazylii absolutnie kultowa. Wydawnictwo Buabe zdecydowało się wydać jej wszystkie opowiadania i jest ich naprawdę sporo. Ja mam z opowiadaniami dość duży problem i to zresztą często Wam sygnalizuję, że mam z opowiadaniami problem, natomiast te przyciągają mnie jak magnes. Uwielbiam kobiece pisanie, uwielbiam kobiety, które piszą, uwielbiam kobiety, które tworzą i uwielbiam czytać to, co tworzą, szczególnie jeśli skupiają się na codzienności, jeśli skupiają się na takiej szarej, a czasami nie do końca szarej otoczce tego życia, które prowadzimy. Jestem, okładka i w ogóle projekt, to jest po prostu uważam absolutny majstersztyk. Ja już sobie te opowiadania przejrzałam i też dlatego mam takie ciśnienie, żeby je przeczytać, bo na przykład jedno z opowiadań zaczyna się niesamowicie, przynajmniej dla mnie. I to jest taka próbka trochę dla Was, a trochę dla mnie, prozy, która jest najbardziej moja i którą ja najbardziej czuję. Opowiadanie ma tytuł Obsesja i zaczyna się tak. Teraz, kiedy już przeżyłam swój romans, mogę wspominać go z większym spokojem. Nie będę próbowała sobie wybaczać. Będę się starała nie oskarżać. To się zwyczajnie wydarzyło. Bardzo lubię takie introspektywne, refleksyjne prozy, które pomagają złożyć nam bohatera. Nawet jeżeli mamy się z tym bohaterem Nawet jeżeli mamy się z tym bohaterem zżyć tylko na 5-6 stron, to dobry pisarz, dobra pisarka są w stanie zaciekawić nas bohaterem na tyle, żebyśmy chcieli go zgłębić. I ja po przeczytaniu tych trzech zdań chcę wiedzieć, co będzie dalej, chcę poznać to opowiadanie i mam ochotę je przeczytać. Naprawdę rzadko mi się to zdarza. Zwykle mam z opowiadaniami tak, że jeżeli chodzi o ich bohaterów i losy, to mam takie mech. Co z tego? Znam tych ludzi przez 6 stron i później już nigdy więcej do mnie nie wrócą. Tutaj mam trochę inną energię, odbieram z tego zbioru, więc bardzo się cieszę, że go mam. Będę sobie podczytywać, bo nie będę go czytała po prostu tak masą od razu całość, tylko po opowiadaniu i w ten sposób myślę sobie ten zbiorek przeczytam. Kolejna książka to Niewierność, uwikłani w historię Agnieszki Jerz i Pauliny Płatkowskiej z wydawnictwa Sonia Draga. To jest książka, która ma tak przepiękną okładkę, że w ogóle nie mogę żyć i patrzeć na nią jednocześnie. Jest po prostu przecudowna. Projekt wykonał Tomasz Majewski i jak zwykle absolutnie przepiękna, zachwycająca rzecz. Ja uwielbiam jego projekty, uwielbiam ten styl okładek. To historia dwóch par, dwóch heteroseksualnych par, gdzieś tam w PRL-u. Historia miłości, historia wierności bądź też niewierności. Myślę, że to taka historia obyczajowa z polską historią w tle, także jak najbardziej w porządku, jak najbardziej w moim stylu. Jestem niezwykle ciekawa, szczególnie, że jest to duet dwóch pisarek. Duety pisarskie zdarzają się niezwykle rzadko, więc tym bardziej lubię po nie sięgać, żeby sprawdzać kto zacz, co zacz, co się dzieje ciekawego w naszej polskiej rodzimej literaturze. Zobaczymy, dam znać. Właśnie zdałam sobie sprawę z tego, jak wiele z tych pozycji, które Wam pokazuję, wyszły spod pióra kobiet. Niezwykle się z tego cieszę. Uważam, że prozy kobiecej nigdy dość. I jeśli o prozie kobiecej mowa, to Margaret Miazzantini i Powtórnie Narodzony. Książka, na podstawie której powstał film, o czym tutaj informuje nas
ta nakładka. Dość ciekawa, przyciągająca wzrok okładka, muszę to przyznać. To powieść, którą polecono mi na stoisku Soni Draghi, która wydała tę książkę właśnie. Polecono mi ją, mówiąc, na pewno ci się spodoba, to jest coś, co jest naprawdę dobre. To jest historia o miłości w czasie wojny. Jak tak mówię, to widzę ósme życie Haratiszwili, a to dobre skojarzenie, jak najbardziej. To mamy oblężone Sarajewo i te klimaty właśnie, i zakochaną kobietę, która właśnie z Rzymu do tego Sarajewa przybywa. Może to nie brzmi dla mnie przynajmniej najbardziej rozpalająco i najbardziej sexy, ale ja jestem bardzo ciekawa. Tutaj mamy z kolei włoską pisarkę i włoski temperament, czyli jak najbardziej mój. Ja uwielbiam powieści pisane właśnie przez południowców, bo to jest zupełnie inna perspektywa i zupełnie inne emocje. Powtórnie narodzony to kolejna powieść Soni Draghi, która gdzieś tam pochodzi z tych mniej oczywistych krajów, i ja jestem jak najbardziej za tym, żeby je zgłębiać i żeby próbować. Film z Penelope Cruz myślę, że też chętnie bym obejrzała. Także fabuła i w jednej, i w drugim wydaniu. Mimo że chyba nie czuję tego aż tak mocno, jak mogłabym, to jednak dość mocno kusi. I ostatnia książka z cyklu przywiozłam to z Krakowa. Cezary Łazarewicz i nic osobistego. Sprawa Janusza Walusia, czyli non-fiction. Drugie, niestety tylko dwa w tym odcinku, ale wciąż jakby staram się non-fiction czytać, bo bardzo, bardzo lubię. To jest Cezary Łazarewicz i właściwie tylko tyle mogłabym Wam na ten temat powiedzieć, a właściwie tyle chciałabym Wam na ten temat powiedzieć, dlatego że ja Cezarego Łazarewicza lubię. Po koronkowej robocie stał się jednym z moich ulubionych non-fictionowych pisarzy. Dlatego jak wychodzi nowa książka Łazarewicza, to ją po prostu kupuję. Tutaj mamy Zabójstwo Chrisa Haniego, legendarnego przywódcy południowoafrykańskiej partii komunistycznej, i właśnie tego zabójstwa dokonał Janusz Waluś, Polak Janusz Waluś, i mamy tutaj jak zwykle u Łazarewicza taką próbę zmierzenia się z tym, co się stało, jak to się stało, jak zwykły, podobno miły chłopak z zamożnej rodziny, z podhalańskiej zamożnej rodziny, jak to się stało, że dokonał tak strasznej zbrodni. Także Łazarewicz oczywiście na mojej półce jak najbardziej. Zawsze się znajdzie dla niego miejsce, mimo że generalnie miejsca na półce już nie mam, no ale dla Łazarewicza zawsze jakieś wygospodaruję. Doszłam gdzieś, widziałam w internecie takie zdanie, że jest to najlepsza książka Łazarewicza. To jest duże zdanie, szczególnie że koronkowa robota była zachwycająca i żeby nie było śladów, to jest kolejny mój zachwyt. Natomiast jeżeli będzie jeszcze lepsza, no to nie mogło być lepiej. Łazarewicz pisze po prostu świetnie i pisze tak, że angażowanie się w historię jest... Tak się dzieje po prostu w ten sposób. Także tak, Łazarewicz. I to już wszystkie książki, które udało mi się kupić w przeciągu ostatniego czasu. Staram się właśnie ignorować tę gigantyczną kubkę, którą widzę po swojej prawej stronie. Ona tam leży, patrzy na mnie, łypie groźnie i mówi, no już? Słowo już nie jest chyba odpowiednim, no ale tak, to już, to wszystko. To właśnie książki, które zamieszkały w moim domu w ostatnim czasie. Zobaczymy, jak wiele z nich uda mi się przeczytać teraz. Na wiele z nich mam ochotę, natomiast teraz na przykład czytam sobie non-fiction o tym, co się dzieje ze zwłokami po śmierci. Więc dość ciekawy wybór, aczkolwiek wciąż wpisujący się w non-fiction November z jednej strony, ale też z drugiej strony w taki trochę spooky season, który mamy, bo jest w końcu listopad, a w listopadzie nic lepiej nie smakuje niż trochę takich przerażających historii z dreszczykiem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Ja wracam do urlopowania, do czytania, do podpijania kawki i do wszystkiego, co najprzyjemniejsze, co można robić na urlopie właściwie już prawie zimą. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dajcie znać, co Wy ostatnio upolowaliście, może coś ciekawego. Tak tylko podpytuję, nie żebym szukała czegoś nowego do kupienia. Dajcie znać koniecznie tutaj w komentarzach i miejcie dobre popołudnie, albo dobry poranek, albo dobry wieczór. Cześć!